Cześć, witajcie, z tej strony Zdzichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z agroturystyki. Znajdujemy się w wiosce, jaką jest Żyrowa. Przed nami barokowy kościół. Dzisiaj barokowy, pewnie jeśli on powstał, bo jak przed wejściem, niestety jest on zamknięty, a przed wejściem jest pokazane, a raczej pisze na granitowej tabliczce napis, że kościół pochodzi z roku 1302, czyli no 720 prawie lat. Tak się on prezentuje. Tutaj mamy figurkę Święty Jan Nepomucen. Już znam tego kostka. No troszeczkę elewacja. Ten zostaje zdrapywany, ale nic na to nie poradzimy. Tak to wygląda. Kościół jest zamknięty. No i jest on dosyć stary. A teraz pójdziemy do pałacu. Możemy Wam pokazać, jak się wygląda największy wczesno-barokowy pałac w województwie opolskim. No i tak się prezentuje tak się prezentuje zamek, a raczej pałac w Żyrowej. Wczesnobarokowa konstrukcja wybudowana w latach 1619-1634. Naprawdę piękny, ogromny pałac, kompleks pałacowy. Dzisiaj, jak widzicie, znajduje się to w remoncie. No, ale widzicie, bardzo ładnie to się prezentuje. Za 3 lata już będzie koniec budowy. Jest to pałac rodu Kaszynów, który został wybudowany w wieku XIX. No, ale zobaczymy jeszcze kolejne ujęcie. Tak się prezentuje owy pałac od... jak tam była brama wjazdowa, to jest jego zachodnie skrzydło. Jak widzicie, dosyć ciekawie to się prezentuje. No są tutaj całe... raczej budynek jest biały, a wieże są żółte. Teraz nowa elewacja. Jest jesień, dlatego drzewa za bardzo nam nie przeszkadzają. Możemy zobaczyć owy pałac. A przejdźmy do historii owego budynku, bo jest to największa barokowa rezydencja w województwie opolskim. Myślę, że nawet chyba w województwie dolnośląskim i śląskim, bo jest to naprawdę ogromny pałac. No i tak on się prezentuje. Został wybudowany w pierwszej połowie wieku XVII przez ród Kaszynów. Kaszynowie, nie wiem czy dobrze też pamiętacie, na kanale jeszcze się filmik nie pojawił, ale również we władaniu byli pałaców nowej w polskiej cerekwi, który też dla Was nagrałem. No i tak to się prezentuje. Śmieszne jest to, że podczas powstań śląskich, a tutaj naprawdę bardzo były duże boje, bo niedaleko znajduje się Góra Świętej Anny, gdzie została stoczona bitwa podczas powstania śląskiego, tego co pamiętam, chyba trzeciego powstania śląskiego. No i pałac w ogóle nie ucierpiał. Podczas II wojny światowej III Rzesza w budynku pałacu zrobiła sobie archiwum. Przez wojska radzieckie pałac został zdobyty w marcu, w marcu roku 1945. Został on zdewastowany, ale ogólnie nie został on zniszczony. Dopiero został zniszczony w czasach powojennych, kiedy to komuniści postanowili urządzić sobie tutaj PGR. No i naprawdę pałac został bardzo, bardzo zrujnowany, ale za parę lat zostanie on odbudowany. No i tutaj mam już dla Was ostatnie ujęcie, tak można powiedzieć prosto, na ten oto pałac, tego się prezentuje. No niestety jest on dosyć pod dużej odbudowy, powierzchnia użytkowa, ale się wiatr zerwał. Kurde, patrzcie ile leci. Nie wiem czy widzicie, ale liści trochę poleciało. Pole użytkowe tego budynku wynosi około 6000 m2, czyli w przybliżeniu to co w Krowiarkach. Tam jak widzicie za pierwszych murów, a raczej budynku, zwinął się kolejny wyższy budynek, trzypiętrowy. No też bardzo ciekawa rzecz. Naprawdę bardzo ładny ten pałac będzie. Na pewno tutaj za parę lat przyjedziemy jeszcze raz i naprawdę na pewno go jeszcze nagramy. Tak się to wszystko prezentuje. Jeszcze od strony kościoła widziałem, że znajduje się no niestety zrujnowane budynki folwarcze albo służby i też wychodzi z jednego budynku komin, czyli pewnie pałac za czasów swojej świetności miał korzenie. Dobrze, to teraz się z Wami pożegnam. A tutaj widzicie, jeszcze mamy bramę wjazdową. Tak to się wszystko prezentuje. Pałac w Żyrowej. Ja się z Wami pożegnam i zaproszę do kolejnych odcinków, które już niebawem. Cześć!